Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam odbiornik firmy Unitrex Vanad 4, posiadający 4 zakresy, 2 razy UKF, czyli dolny, górny, zakres fal długich, zakres fal średnich. Odbiornik pierwotnie zaprojektowany w Unitrze w Rzeszowie. Wersji odbiornika było kilka, był Vanad 3, Vanad 2, Vanad 5, tu akurat mam Vanada 4. Z przodu prosto, skromnie, głośniczek, gałka strojenia, regulacja tonów i załączenie radyjka razem z regulacją głośności. Radio zachowane w bardzo dobrym stanie, niezniszczone, proste. Z boku mamy wyjście na podłączenie przewodu zasilania, wyjście na słuchawki. Z tyłu mamy dostępny przełącznik zakresu fal, UKF średnie długie oraz ukryty przełącznik zakresów UKF, który się wciska. Niestety coś puściło i się nie chce załączyć, ale ogólnie radio działa. Antena cała, niezniszczona, zachowana w bardzo ładnym stanie. Sprawdźmy, jak wygląda pojemnik na baterię. Czy jest coś skorodowane, czy jest czysty. Klapka cała, zaczapki wszystkie są całe. Wnętrze odbiorniczka i komory mamy czyste. Blaszki nieskorodowane. Odbiornik wyprodukowany w 1991 roku. Numer 220655. Wszystkie śrubki w stanie idealnym. Nieskorodowane. To co, próbujemy uruchomić radyjko, sprawdzimy, czy działa. Do tego celu posłużymy się klasyczną ósemką zasilania. Podłączymy ją i zobaczymy, czy radio nam zadziała. Podłączę przewód i za chwilę wracamy. Ok, przewód zasilania włączony. UKF z tyłu włączony. Sprawdzamy, czy radio działa. Szumi. Czyli to będzie prawdopodobnie dolny zakres UKF-u. Spróbujmy wcisnąć owy przełącznik. Coś nie kontaktuje. A tutaj mamy główny zakres UKF-u. Widzimy, że radioodbiornik działa. Sprawdźmy zakres fal długich. To sobie przełączmy odbiornik na długie. Jesteśmy w zakresie fal długich.
Zobaczmy, czy coś złapiemy. Osiągnięcie program pierwszego radia. Czyli program pierwszy polskiego radia odbieramy. Czyli radio jest sprawne. No to za chwilkę radioodbiornik otworzymy i zaprezentuję wnętrze i zobaczymy, co tam się w środku kryje. Za chwilę wracamy. Aby dostać się do wnętrza radioodbiornika, należy odkręcić cztery śrubki, które są dwie u góry, jedna w narożniku i jedna w nóżce. Wewnątrz komory nie ma żadnej. Ja już odkręciłem cztery śrubeczki, więc radio powinno się nam dać ładnie teraz otworzyć. Musimy zwrócić uwagę na to, że mogą nam wylecieć przyciski i przykrywka od przełącznika zakresów, więc musimy uważać. Teraz powinno się udać otworzyć radio odbiornik. O. Już się otwarło, tak żeby czegoś nie uszkodzić. Widzimy wnętrze, część głowicy, antena ferrytowa od zakresu fal średnich i długich, głośniczek, niestety nie wyprodukowany w Polsce, tylko na Tajwanie. Transformator, układ zasilacza. OK. Zaraz spróbuję to delikatnie otworzyć i wracamy do nagrywania. OK. Mamy już idealnie otwarty odbiornik. Żeby dostać się idealnie do środka, należy odpiąć wtyk zasilacza od transformatora. Jak go odepniemy, to w tym momencie możemy otworzyć spokojnie elektronikę i naszym oczom ukazuje się wnętrze naszego radioodbiornika. Co widzimy? Wzmacniacz mocy, układ 1482, bardzo często stosowany w tamtych czasach w małych przenośnych bateryjnych odbiornikach. Moc około maksymalnie 1,5 W. Układ zasilacza z pełnym prostownikiem. Bezpiecznik, głośniczek, tak jak już wspomniałem. Tajwański przełącznik zakresów. Układ UL1219. Potencjometr od regulacji barwy. Potencjometr od regulacji głośności oraz z zintegrowanym włącznikiem. Kondensator powietrzny oraz u góry głowica z wspomnianym przełącznikiem zakresów, dolny UKF, górny UKF. Tak się mniej więcej prezentuje wnętrze odbiornika WANAT 4.
Odbiornika nie będziemy przystrajać, ponieważ posiada dwa zakresy UKF-u, dolny i górny, więc spokojnie, tak jak działa w tej chwili, jest ok. Jedynie co zrobimy, to przetestujemy radioodbiornik na generatorze, czy pokryty jest pełny zakres, zarówno dolny, jak i górny. Ale to już typowo jako ciekawostka, więc odpalimy to na generatorze sygnałowym. Więc za chwilę skręcamy odbiornik i wracamy tym razem do sprawdzenia strojenia radia. Tutaj widzimy datę płytki. Model płytki. Radio wewnątrz jest bardzo czyste, bardzo dobrze zachowane, nie ma żadnej korozji, kurzu, żadnych wycieków na kondensatorach. I co najważniejsze, radio działa. Ok, skręcamy radioodbiornik i wracamy za chwilę. Ok, odbiornik mamy złożony. Teraz wystarczy go tylko skręcić na cztery śrubki. Uciekła jedna śrubka, ostatnia, czwarta, do narożnikowej otworu. Skręcamy. Delikatnie, żeby nie ukruszyć plastików. Radyjko zasilane 6 bateriami R14, czyli 9 V. Ok, mamy skręcone radyjko. Zaraz podepniemy generator i sprawdzimy jakość zestrojenia radia, jak wychodziło z fabryki. Za chwilkę wracamy. Już wróciliśmy, jesteśmy w tej chwili gotowi do przeprowadzenia testu. Wejście generatora podłączamy bezpośrednio pod antenę. Generator włączony. Włączamy radioodbiornik. Szukamy częstotliwości 102 MHz. Czyli mamy. Sprawdźmy sobie częstotliwość 108. Czy złapiemy skraj pasma? 1540. Idealnie na końcu zakresu. Czy nawet dokładniej 107,8. Mamy bardzo mocny, wyraźny sygnał. Czyli ten skraj pasma jest idealnie dostrojony. To co, sprawdzamy 88 MHz. Ustawiony na generatorze 88. Jakaś frustracja.
tego wchodzimy. Mamy końcówkę. Zobaczmy ile. Osiemdziesiąt siedem i dwa megaherce na górnym zakresie. Czyli całkiem ładnie pokryty pełny zakres częstotliwości. Czyli złapiemy ze spokojem każdą stację radiową na tym odbiorniku. To co, sprawdzamy dolny zakres UKF-u i zobaczymy, czy radioodbiornik na dolnym zakresie podobnie dobrze jest zestrojony jak ten górny zakres. Czyli ustawiamy sobie 65 MHz. Mamy na generatorze 65. Spróbujmy przejść na magicznym przełączniku. Coś nie chcę załapać, albo przełącznik. Zaraz wracamy, spróbuję go ręcznie przełączyć. Ok, po małym, mocniejszym dociśnięciu przełącznika udało się włączyć dolny zakres UKF. Mamy 66. Skręcamy skrajnie, ustawmy maksymalnie co się da na zjazd do 65. Wow, 64. 8 MHz na dolnym zakresie UKF. I to sprawdźmy u góry. 74. Czy można powiedzieć, że dolny nawet odbiera się jakieś fale lustrzane? Czyli można powiedzieć, że dolny zakres UKF-u również jest ładnie, prawidłowo zestrojony. Tak więc mamy w pełni sprawne radyjko Vanad z dwoma zakresami UKF, w pełni zestrojone, działające. Jedynie trzeba będzie lekko doczyścić obudowę i radyjko ląduje w kolekcji wśród innych egzemplarzy radii z podstajni Unitry. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia, hej!